Kolor jasno-niebieski jest szczególnie uwielbiany przez mężczyzn. Ja dzisiaj przygotowałam wideo poradnik, jak odcienie jasno-niebieskie połączyć z innymi kolorami i kto w ogóle powinien je nosić. Zapraszam do obejrzenia. Dzisiaj kolejny z serii filmów o tym, jak łączyć kolory. Mamy już zrobiony czerwony, różowy, pomarańczowy, brązowy, beżowy, zielony i zaczynamy się tutaj troszeczkę rozdrabniać, czyli przechodzimy do odcieni różnych kolorów. I dzisiaj przyszła pora na jasno-niebieski, czyli odcień, który można by było powiedzieć jest rozbieloną formą czystego błękitu. I teraz jasno-niebieski oczywiście też może mieć różne odcienie. I mamy na pewno taki odcień jak lodowy błękit, mamy pastelowy błękit, mamy tak zwane baby blue, mamy odcień jasnego denimu, czyli taki jasno-dżinsowy i mamy też odcień typu aquamaryna. Aquamaryna to już jest taki odcień morski, czyli już troszkę wchodzimy w odcienie turkusu i to już zostawię na boku, bo na pewno taki wideoporadnik też powstanie. Natomiast dzisiaj skupimy się właśnie na około tych właśnie takich lodowo-pastelowych, takich chłopięcych, jasnych, niebieskich. I jasno-niebieski, w ogóle niebieski jako kolor jest zazwyczaj dedykowany dla typów letnich urody. I teraz oczywiście, co to znaczy letni typ urody? Jeżeli nie znasz pojęcia analizy kolorystycznej, to ja będę zachęcała Cię do obejrzenia mojego wideo o 12 typach kolorystycznych. Link pojawia się teraz tutaj, pojawi się również pod tym wideo, ale ważne też jest postrzeganie takich czterech pór roku, czyli wiosna, lato, jesień, zima. I teraz lato to jest, jeżeli miałabym opisać wizualnie, jak taka kobieta lato może wyglądać, to ona może być generalnie od jasnej blondynki do bardzo ciemnej blondynki, nawet jasnej szatynki. Będzie miała raczej zaróżowioną skórę, rzadko będzie miała piegi, a jeżeli już ma, to raczej takie delikatnie brązowe i one raczej się mocno nie przyciemniają. I na pewno będzie miała oczy, które są w jakimś odcieniu połączone z niebieskim. One mogą być czysto niebieskie, ale mogą też być takie szarawo niebieskie. Także tak mniej więcej może wyglądać kobieta lato, taka książkowa. Oczywiście, jeżeli ktoś nie uznaje systemu czterech pór roku, czyli tych takich najbardziej okrojonych, takich najprostszego podziału, a tak jak ja pracuję na 12 typach urody, to ja właśnie dzisiaj będę mówiła trochę więcej szczegółów, czyli warto się zapoznać właśnie z tym wideo na temat 12 typów urody. Oczywiście, jeżeli jesteś bardziej zainteresowana tym tematem, zapraszam Cię do zapoznania się z moją publikacją, czyli z książką Ubierz się w kolor tajniki analizy kolorystycznej. Wrzucę też link, gdzie można pobrać bezpłatnie pierwszy rozdział tej książki. Także warto kliknąć w ten link, trzeba zostawić swój adres e-mail i tam właśnie będzie możliwość przeczytania pierwszego rozdziału i ewentualnie zakupienia książki w wersji papierowej bądź w wersji elektronicznej. I tam będą takie skondensowana wiedza odnośnie 12 typów kolorystycznych. Ale wracając do jasno-niebieskiego. Jasno-niebieski to jest ten kolor, który zazwyczaj dedykowany jest do typów tych chłodniejszych, czyli do wszystkich typów letnich oraz też czasem do zimowych. I teraz w 12 typach kolorystycznych mamy trzy typy letnie. Mamy jasne lato, chłodne lato, zgaszone lato i najczęściej będzie to kolor wybierany dla tych właśnie typów urody. On najwięcej będzie miał zastosowania, najwięcej będzie miał połączeń, bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby dobrać tylko ten kolor do siebie tutaj, bo tak naprawdę pomimo tego, że ja nie jestem typem letnim, to jak ubiorę blado-niebieską koszulę, no są lepsze kolory dla mnie, ale nie wyglądam bardzo fatalnie. Bardziej chodzi o to, jak ja ten kolor zestawię i z czym. I tutaj już mam dużo mniej propozycji dla siebie samej. Także nie jest to na pewno mój pierwszy wybór, taki kolor. Jeżeli chodzi o te typy letnie, to na pewno największe zastosowanie jasno-niebieski będzie miał dla jasnego lata, ponieważ on będzie pięknie łączył się z innymi jasnymi kolorami. I nie tylko dla jasnego lata, ale też dla jego typu siostrzanego, czyli jasnej wiosny. I teraz te dwa jasne typy, czyli generalnie osoby, które mają w ogóle jasną urodę, czyli jasne włosy, jasne oczy, jasną skórę, dobrze wyglądają w połączeniach, gdzie jest dużo jasnych kolorów, więc na pewno ten jasno-niebieski będzie mógł się połączyć z bielą,
ze srebrem. Będzie mógł się pięknie połączyć się z bladym różem. Z bladym różem będzie trochę zestawienie takie cukierkowe, ale dalej bardzo poprawne. Bardzo świeżo, taki jasno niebieski będzie wyglądał połączony z jasną zielenią, czyli z odcieniami czy miętowymi, czy pistacjowymi, czy z takim jasnym grynszpanem, z jasnym jadeitem. To będą takie odcienie bardzo, bardzo świeże i bardzo będą ciekawie wyglądały. Oczywiście, jeżeli przejdziemy do innego typu letniego, czyli na przykład chłodnego lata, to jest takie lato, które można powiedzieć, że ma w miarę taką najwyraźniejszą kolorystykę ze wszystkich trzech typów letnich, to tam możemy dodać do tego jasno-niebieskiego mocniejsze kolory, jak na przykład mocne odcienie różu, malinę, fuksję, magentę. Możemy dodać takie intensywne odcienie zieleni, jak na przykład zieleń, która będzie tak gdzieś w okolicy szmaragdu, zieleń, która będzie taka blisko turkusu, czyli będzie taka jeszcze jakby zniebieściała troszeczkę, można powiedzieć. I z tymi kolorami właśnie chłodne lato będzie świetnie sobie radziło, ale też taki najdelikatniejszy typ zimowy, czyli chłodna zima, czyli typ siostrzany chłodnego lata, będzie bardzo dobrze z tym jasno-niebieskim wyglądał. Natomiast u tej chłodnej zimy ten jasno-niebieski musi być mniejszym elementem całej stylizacji. Tak jak jasno-niebieski będzie w chłodnym lecie mógł być dużym elementem, tak jasny niebieski w typie chłodnej zimy musi być mniejszym elementem. I co to znaczy? To znaczy, że może być na przykład w ten sposób, że chłodna zima ubierze sobie ciemniejszą górę i ta góra nawet może być czarna, ale do tego na przykład ubierze coś jasnego na dół. Czy to będzie jasna spódnica, czy to może po prostu będą jasne dżinsy, a może to będzie połączenie typu jasno-niebieska bluzka, sweterek, top i na to czarna marynarka. Także ten element jasno-niebieski, czym ciemniejszy typ kolorystyczny, musi być po prostu mniejszy. To oczywiście może być jakiś wzór na ubraniu, jakieś na przykład na granacie jasno-niebieskie paski albo jasno-niebieskie, nie wiem, kółeczka, wzorki, cokolwiek. Coś, co będzie wzorzyste, w każdym razie będzie go dużo, dużo mniej. Trzecim typem kolorystycznym, jeżeli chodzi o lato, jest zgaszone lato. I oczywiście zgaszone lato będzie fantastycznie łączyło ten jasno-niebieski z odcieniami takimi innymi zgaszonymi. To znaczy z na przykład zgaszonym granatem, ze zgaszonymi odcieniami takiego brudnego brązu i oczywiście z całą paletą, ale z całą paletą szarości. Bo zgaszone typy, czy zgaszone lato, czy zgaszona jesień będą miały dużą taką w swojej urodzie, to takie dużą miękkość, duże zgaszenie i one świetnie wyglądają w szarościach. Także do tego jasno-niebieskiego wszelkie odcienie szarości można doładować. Zgaszone lato będzie mogło nawet jaśniejsze odcienie szarości, zgaszona jesień, ponieważ kolorystycznie jest ciemniejsza i paleta jest ciemniejsza od zgaszonego lata, to będzie łączyła z ciemnymi odcieniami. Nawet bym połączyła z jakimś takim przygaszonym bordo, z takim odcieniem na przykład Marsa, albo właśnie z jakimiś takimi troszeczkę zaróżowionymi brązami, z takimi różanymi brązami, to ten jasno-niebieski będzie bardzo ładnie wchodził nawet w jesienną paletę, ale raczej w tej właśnie palecie zgaszonej jesieni, czyli tej takiej, można powiedzieć, najdelikatniejszej, najbardziej miękkiej kolorystycznie. I teraz, czy inne typy nie powinny nosić jasno-niebieskiego? Tak jak powiedziałam, w moim przypadku ten jasno-niebieski może się pojawić, bo ja nie wyglądam źle w jasnych kolorach, natomiast jeżeli byłabym jakimś takim bardzo ciemnym typem, wyobraźmy sobie taką, nie wiem, Penelope Cruz na przykład, która jest bardzo ciemnym, takim ciężkim typem urody, to blady błękit u niej kiepsko wygląda. U niej lepiej wyglądają nasycone chabry, ultramaryna, czyli takie mocne odcienie niebieskiego, więc tutaj raczej bym nie polecała. Podobnie będzie z ciemną jesienią. Jeżeli chodzi o dwa typy czyste, czyli i czysta wiosna, i czysta zima, oczywiście zawsze będą mogły trochę wplątać, natomiast te typy wymagają mocnej kolorystyki. Więc czym mocniejszy typ urody, tym mniej będzie tej jasnego niebieskiego. Także pamiętamy, że najlepiej jasno-niebieski wchodzi w typy letnie i ewentualnie w ich typy siostrzane, ale w tych typach siostrzanych może być tylko w małych ilościach. Jeżeli pierwszy raz słyszysz pojęcie typy siostrzane, to o tym również już był nagrany wideoporadnik. Link do niego jest właśnie tutaj i oczywiście też jest pod naszym wideo.
te zdjęcia, które pojawiają się tutaj teraz i zdjęcia, które będą jeszcze większą ilością inspiracji, ja zbiorę i umieszczę wszystkie na mojej stronie. Także link do strony, link do posta na blogu pojawia się teraz, pojawi się oczywiście również pod filmem, także dzisiaj będzie bardzo dużo materiałów pod filmem i tam będzie można zerknąć, dokładnie się zapoznać z tymi zdjęciami i z wszystkimi inspiracjami, które a propos tego koloru dla Was zebrałam. Także dziękuję za dzisiaj, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do zapoznania się z całą serią tych filmów a propos połączeń kolorystycznych, zapraszam do wgłębiania się w analizę kolorystyczną, ponieważ ona naprawdę mocno otwiera świat, mocno otwiera umiejętności zakupowe, ułatwia zakupy, a co oznacza, to oszczędza pieniądze i pomaga nam co rano się ubierać łatwiej. Także dzięki za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem.